Witajcie. Kolejnym gościem naszego cyklu wywiady z misją jest salwatorianin ksiądz Jakub Trzupek, obecnie przełożony wspólnoty w Sosokotla w Meksyku. Szczęść Boże, proszę księdza. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Był ksiądz także na placówce na Filipinach, a można powiedzieć, że wolontariatowi misyjnemu Salwator towarzyszy ksiądz już od samych jego początków jako jeden z jego założycieli. Dlatego jestem pewna, że dla wolontariuszy i wszystkich sympatyków WMS-u będzie wielką radością usłyszeć kilka słów na temat księdza misji. Dlatego mam do księdza kilka ciekawych pytań. I na samym początku chciałabym usłyszeć o tym, jak wygląda księdza codzienność misyjna. Czym się ksiądz zajmuje na swojej misji w Meksyku? Dobrze. W takim razie zacznę od początku. Na tej misji, w której obecnie jesteśmy, jako salwatorianie, jestem jako przedstawiciel też można powiedzieć salwatorianów polskich. Mimo że wspólnotę mamy międzynarodową, wraz ze mną jest jeden ksiądz Wenezuelczyk, jest brat Meksykanin oraz dwóch współbraci, którzy są w formacji, jeden z Gwatemali oraz jeden z Meksyku i oczekujemy też dwóch współbraci z Indii. Na parafii, którą otrzymaliśmy właściwie też z polecenia księdza biskupa, przede wszystkim zajmujemy się codziennie takim normalnym duszpasterstwem, chociaż ma ona całkowicie inną formę też niż chociażby duszpasterstwo o warunkach polskich. Wiąże się to przede wszystkim raz, że z kulturą, z inną tradycją, ale też z różnego rodzaju innymi zwyczajami związanych z inkulturacją. Przede wszystkim do takich, można powiedzieć, podstawowych obowiązków naszych należy duszpasterstwo zwyczajne, czyli odprawianie mszy świętej, posługa sakramentalna. Niemniej jednak jest to całkowicie też, ma też to troszeczkę inny wymiar, gdyż wraz z posługą sakramentalną bardzo często wiążemy też posługę pomocową, można powiedzieć, pomoc materialną dla najbardziej ubogich mieszkańców naszej miejscowości. Bardzo często wraz z wizytą chorych też angażujemy grupy nasze w pomoc danej rodzinie chorego. Czyli można powiedzieć pomoc w codziennych obowiązkach, po sprzątaniu domu, po zamiataniu albo podłogi, albo zwykłej ziemi, która jest też w danym mieszkaniu. Też organizacja różnego rodzaju posiłków, pomoc, taka można powiedzieć pomoc wymierna dla tych osób, które są chore, gdyż często można powiedzieć pozostają same. Tutaj nie ma takich instytucji jak chociażby właśnie Dom Pomocy Społecznej, dlatego można powiedzieć chorzy nieraz bardzo często pozostawieni są w domu i gdy nie ma też wsparcia rodziny wystarczającego, ponieważ czasami to jest opieka, którą wymagana jest opieka specjalistyczna. Właśnie angażujemy grupy z naszej parafii, aby pomagali właśnie tym chorym. I my, jako kapłani, służymy im z pomocą. Przede wszystkim poprzez odwiedziny, poprzez sakrament. Oprócz jeszcze tych, można powiedzieć, jakby podstawowych form duszpasterstwa, jako salwatorianie, z racji tego, że jesteśmy też nastawieni dosyć mocno na ewangelizowanie wszystkimi możliwymi sposobami. Organizujemy kursy przede wszystkim, które pogłębiają wiarę katolików, którzy też, można powiedzieć, chcą się dowiedzieć czegoś więcej o swojej wierze, kursy biblijne, kursy związane z liturgiką, z poznaniem wspólnoty Kościoła, ale też kursy związane, można powiedzieć, chociażby dla młodzieży, wzrastania w wierze, odkrywania własnej seksualności. Oczywiście w te kursy zaangażujemy też małżeństwa z naszej parafii, które też współpracują z nami. Także jest to, można powiedzieć, szukanie nowych form po to, aby tak naprawdę dać możliwość świadomego wzrastania tym katolikom, którzy tutaj przynależą do naszej parafii, ale też nie tylko.
ale to być może jeszcze będę miał okazję powiedzieć troszeczkę więcej o tym później. To jest tak naprawdę pierwszy, można powiedzieć, pierwszy z moich obowiązków i drugie, można powiedzieć, jako też tutaj odpowiedzialny za dom formacyjny Ameryki Środkowej. Ten region obejmuje między innymi Meksyk, Gwatemalę, Peru. Z tych krajów przyjeżdżają tutaj właśnie do Meksyku kandydaci, aby zostać salwatarianami i uczestniczą w formacji początkowej, tak się to nazywa, studiując filozofię, czyli to jest, można powiedzieć, po odbyciu postulatu, pierwszy tak jakby etap poznawania tego zgromadzenia, ale też oczywiście przygotowania się do przyszłej posługi, do przyszłego służenia Panu Bogu poprzez studium filozofii i teologii. I tutaj w naszym domu póki co mamy dwóch studentów, jeden z Meksyku, drugi z Gwatemali. W tym roku, jeżeli Pan pozwoli, oczekujemy dwóch z Peru, jednego z Gwatemali i jednego z Meksyku. Tak można powiedzieć pokrótce to, czym się tutaj zajmuję. Oczywiście zawsze w międzyczasie też występują inne mniejsze projekty, które też związane są z naszą duchowością misyjną i rzeczywiście, jeżeli czas pozwala i też warunki, to bardzo chętnie, można powiedzieć, próbujemy też odkrywać formy, które są tutaj adekwatne do kościoła, do potrzeb kościoła lokalnego, które też spotykają się z wielką inicjatywą, między innymi takie inicjatywy, które też być może wielu z Was zna, chociażby jak Salwatariańskie Forum Młodych, teraz też od zeszłego roku Forum Salwatariańskie Dzieci, to jest taka nowość i między innymi tego typu inicjatywy. Mhm. To proszę księdza, w takim razie jakie są największe trudności, które stają przed Kościołem w Meksyku? Tych trudności tutaj jest na pewno sporo. Mi się wydaje, że dzisiaj Kościół z racji tego, że jest takim znakiem przeciwstawienia się światu i wszystkim tym trendom, które dzisiaj świat proponuje, ma wielu wrogów, a jeżeli nie wrogów, to ludzi, którzy tak naprawdę będąc w opozycji, chcąc odrzucić, można powiedzieć, dotychczasowy styl życia, chociażby właśnie wszyscy ci, którzy gdzieś tam pochodzimy z tradycji katolickiej, w sposób taki wyraźny wyrażają. I tutaj w Meksyku jednym z takich największych wyzwań Kościoła to jest przede wszystkim walka z niesprawiedliwością, walka z uciskiem, wyzyskiwaniem osób, ale też, która opiera się na tym, że duża część społeczeństwa tak naprawdę nie ma dostępu do dobrej edukacji. Najlepszym przykładem tego jest nasza miejscowość, wioska, tutaj mówi się wioska w warunkach, ma być meksykańska, która ma blisko 40 tysięcy mieszkańców, myślę, że w warunkach Polski to jest dobre miasteczko. Tutaj to jest wioska, rzeczywiście tak to wygląda jak wioska, ponieważ nie ma ani jednego banku, nie ma ani nawet bankomatu, nie ma nawet dużego supermarketu, nie mówiąc już o kinie czy domu kultury. Także można sobie wyobrazić, w jakich warunkach też po prostu ludzie tutaj żyją i jaki jest styl ich życia. 20-30% osób tak naprawdę są analfabetami. Tutaj prosiłem na początku kogoś, żeby mógł przeczytać jakąś lekturę na mszy świętej, to najpierw musiałem zapytać, czy umie czytać. To było dla mnie naprawdę czymś takim niesamowitym, co dla wielu z nas jest czymś po prostu niewyobrażalnym, żeby osoba nie miała na przykład czytać i pisać. Tutaj tak naprawdę można się z tym bardzo często spotkać. Dlatego też pierwszym takim wyzwaniem też Kościoła, oczywiście oprócz pierwszym zadaniem zawsze jest ewangelizacja i też ukazywanie drogi do Pana Boga drugiemu człowiekowi, ale tak też można powiedzieć, tym mocnym wyzwaniem tutaj jest stawianie na edukację. Na edukację, ale też w takim wymiarze duchowym formacja katolików bardzo świadomych swojej wiary, którzy też w pewien sposób będą odporni na manipulacje, nie tylko, można powiedzieć, związane z dużymi propozycjami
tego świata, ale przede wszystkim też z działaniem różnego rodzaju sekt, zgromadzeń religijnych, ponieważ tutaj jest dosyć duża różnorodność, można powiedzieć, pod względem religijnym, jeżeli chodzi o zbeznania, ale też o różnego rodzaju sekt. Co więcej, myślę, że takim bardzo ważnym wyzwaniem Kościoła też jest tutaj walka o godność kobiety. Wiem, że tutaj Meksyk też w statystykach, jeżeli chodzi o machismo, czyli bycie macho, tak naprawdę zajmuje jeden z pierwszych miejsc na świecie, jeżeli chodzi o można powiedzieć, wykorzystywanie kobiet, nawet w rodzinie, nawet gdzieś tam, można powiedzieć, w społeczeństwie. Co się przekłada na to, że wiele kobiet tak naprawdę jest spychanych na margines. Nie tylko w rodzinach, ale też, można powiedzieć, w społeczeństwie. Oczywiście Kościół tutaj ma taką niezwykłą rolę, bo zawsze od wieku szanował godność kobiety i też w pewien sposób tutaj, chociażby nawet w naszych grupach, czy też można powiedzieć w strukturze Kościoła, w której tutaj też jesteśmy, widać, że zawsze kobieta jest też doceniana, jej miejsce, można powiedzieć, też jest szanowane i, co też najważniejsze, można powiedzieć, głos kobiet w Kościele zawsze jest, można powiedzieć, głosem bardzo ważnym. Czego nie można też porównać, można powiedzieć, ze społeczeństwem świeckim. Dlatego też tutaj też taka walka, czy może nawet nie tyle walka, ale też działanie Kościoła na rzecz kobiet. Kolejny element to jest promocja rodziny. Dzisiaj mi się wydaje, że to, z czym tak można powiedzieć, szatan też walczy bardzo mocno, to jest rozbicie rodziny jako tej podstawowej jednostki, podstawowej komórki społeczeństwa, w której tak naprawdę zaczyna się wszystko. Bardzo wiele rodzin jest rozbitych, ale też związane jest to właśnie z tymi wszystkimi przykrymi sytuacjami, też z machizmem, też można by powiedzieć z brakiem odpowiedzialności, chociażby właśnie takiej życiowej wielu osób, które tak naprawdę wchodzą w związki, zawierają nawet ślub kościelny i po 2-3 latach kolejna osoba. Tutaj mi się wydaje, że w Meksyku ta sytuacja jest jeszcze bardziej trudna niż chociażby w kościele europejskim, chociażby w kościele polskim. Nieraz ja sam jestem świadkiem, że może być osoby, które chcą być blisko Pana Boga, dowiaduje się właśnie, że tutaj na jednym końcu wioski, na końcu miejscowości ma 2 dzieci z taką kobietą, na drugim końcu wioski 2 z taką kobietą i jeszcze żyje z 3 kobietą, prawda? Tak naprawdę to jest też dramat tych dzieci, dramat tych osób, które tak naprawdę wzrastają bez takiej prawdziwej tożsamości, kim ja jestem, do kogo ja należę. W pewien sposób, jakie wzory mam, według jakich wzorów mam postępować. I Kościół właśnie kładzie też tutaj taki bardzo mocny nacisk na promocję rodziny. To oczywiście też w wielu przypadkach, chociażby przez społeczeństwo świeckie, nie jest doceniane. Dzisiaj jest dużo innych, bardziej ważnych rzeczy, w cudzysłowie, niż promocja rodziny. Oczywiście tych celów chciałem, można było jeszcze wymieniać, między innymi też tutaj jest walka na przykład z wszelkiego rodzaju przestępczością, na ile możemy, na ile też można powiedzieć jest ta walka i też bardziej obudzanie świadomości w ludziach możliwa. Później problem też narkotyków, wszelkiego rodzaju używek, to jest coś, z czym też można powiedzieć tutaj dosyć mocno się borykamy. Zwłaszcza obecnych wśród młodzieży, ale też dosyć częściej, teraz ostatnio dosyć częściej też również wśród dorosłych. I oczywiście te problemy, z którymi też, może nawet nie tyle problemy, wyzwania, z którymi też Kościół spotyka się we wszystkich częściach świata, chociażby walka o życie nienarodzonych, dyskusja, która też toczy się tutaj w Meksyku,
Później też walka dotycząca eutanazji, różnych swobód też związanych z ruchami mniejszościowymi, wspólnot LGTB, przede wszystkim, które gdzieś tam chcą zepchnąć na margines to, co mówiłem wcześniej, też tradycyjny model rodziny. Po co? Ponieważ można powiedzieć, to jest też taka dobra droga, żeby też po prostu później z różnego rodzaju inicjatywami wejść w społeczeństwo, tak naprawdę pozostawiając bez głosu tych, którzy tak naprawdę mają pierwsze prawo decydowania o swoich dzieciach, kim są właśnie rodzice. To tak pokrótce, tych wyzwań oczywiście jest jeszcze więcej, ale to myślę, że na oddzielny temat. No tak, tak jak słyszymy, jest tego bardzo wiele i na pewno dotyka to też księży, misjonarzy. Więc jak w takiej sytuacji pośród tych wszystkich trudności ksiądz odnajduje motywację i siłę do stawienia czoła temu wszystkiemu, takiej codziennej, niełatwej, misyjnej rzeczywistości? No nie wiem, chyba tak sama przychodzi. Ktoś tam z góry księdza wspiera mocno. A oczywiście, to wszystko jest łaska Pana Boga. Łaskę, mi się wydaje, że ktoś ufa i też można powiedzieć, że pomimo wszystko, pomimo słabości ludzkiej, pomimo gdzieś tam, można powiedzieć, grzechu, pomimo wszystkiego tego, co się dzieje gdzieś tam dookoła, jest ktoś, kto jest większy, któremu też warto zaufać, mimo że czasami, można powiedzieć, nie widać końca drogi, to tak naprawdę to jest największa siła. No. No i przede wszystkim tutaj, co daje siłę, to modlitwa, niesamowita siła jest w modlitwie. Niemniej jednak czasami, można powiedzieć, modlitwa, mimo że może przerodzić się w coś bardzo takiego rutynowego, w coś takiego bardzo schematycznego, to jednak nawet ta modlitwa ma siłę. I przez taką wierność, można powiedzieć, w modlitwie tak naprawdę rodzi się stałość w dobrym i nawet później, jeżeli przychodzi jakiś taki trudniejszy moment, to wiadomo właśnie, dlaczego tutaj jest, jaki jest cel i po co warto żyć, prawda? Później modlitwa, co też daje niesamowitą siłę, wspólnota. Tutaj będąc daleko też od rodziny, z którą też bardzo często się komunikuje, chociażby przez różnego rodzaju komunikatory, Skype, etc. To jest wspólnota tutaj też zakonna, to co jest taką też, można powiedzieć, siłą też wspólnoty zakonnej, że nie jestem tutaj sam, tylko właśnie ze współbraćmi, że pomimo różnic naszych też odnajdujemy wspólne bogactwo i też w każdej Bożej inicjatywie tak naprawdę jest siła wspólnoty i to siła i dynamizm też widać. Co więcej, też radość tych, można powiedzieć, naprawdę ubogich ludzi, którzy tak naprawdę nie mając, mógłbym powiedzieć na warunki europejskie, na warunki polskie, tak naprawdę nie mają nic poza tak naprawdę czterema ścianami, łóżkiem, hamakiem wśród środków, kuchenką albo nawet czasami kawałkiem blachy do gotowania. I będąc, żyjąc na przykład w kilka osób w jednej takiej rodzinie, tak naprawdę są szczęśliwi. Są szczęśliwi, mimo że nieraz paradoksalnie żyją z dnia na dzień, na przykład w takiej sytuacji teraz, w której teraz też jesteśmy, mimo że nie mają przysłowiowo co włożyć do garnka, jednak żyją tą nadzieją i tak naprawdę potwierdza się to też, co Pan Jezus mówił, że tak naprawdę jeżeli nie przywiązujemy naszego serca do bogactw, tak naprawdę do czego mamy przywiązane serce? Do Pana Boga i do tej nadziei, które tak naprawdę On daje. Oczywiście to też nie usprawiedliwia ubóstwa, też nie usprawiedliwia oczywiście tego wszystkiego wyzysku, który też jest taką niesprawiedliwością społeczną w wielu przypadkach, ale też daje taką tak naprawdę taki zdrowy dystans, można powiedzieć, patrząc na tych ludzi, którzy w takich warunkach potrafią być radośni, potrafią się cieszyć, potrafią też ufać. Ufać teraz tak naprawdę, ufać Panu Bogu i też drugiemu człowiekowi, to też daje sił. I oczywiście wiele innych rzeczy, dobre świadectwa, dobrych ludzi, dobra książka, dobra lektura, dobry film. Myślę, że to też wszystko daje niesamowitą siłę i też pewnego rodzaju tak jakby mety, cele życiowe, prawda?
takie malutkie, na początku malutkie, a później większe i większe i większe, to też tak naprawdę daje poczucie spełnienia i że można powiedzieć, że jestem tutaj po coś, że zostawiam po sobie ślad, mimo że to nie jest oczywiście główny cel, ale jednak zawsze weja, po hiszpańsku właśnie jest ślad, dejar las huellas, czyli pozostawić ślad taki widoczny, że nawet gdy tutaj po jakimś czasie zniknę stąd, ta weja, ten ślad tak naprawdę będzie pociągał innych do tego, żeby iść za Panem Jezusem. A przechodząc teraz nieco do tematu wolontariuszy, których spotykał ksiądz podczas swojej pracy misyjnej, jak ocenia ksiądz ich wkład w całe dzieło misyjne Kościoła? Jak oceniam? No strasznie, naprawdę. Naprawdę. Oczywiście to żart. Strasznie dobrze, rozumiem. Tak mógłbym powiedzieć, można powiedzieć, że całym sercem wspieram wolontariat. Zresztą to też można widać. Może nawet nie widać, ale że z wierzchu SDS, a tutaj pod skórą, co tutaj widać? WMS. Zawsze wierny ksiądz WMS-owi. Tak, to prawda. Myślę, że bardzo takie dobre doświadczenie ja miałem, przyjmując też tutaj wolontariuszy kilka lat temu w Campeche, w innym miejscu w Meksyku i na Filipinach bardziej obserwując, ponieważ ja byłem tam w domu formacyjnym. To była też inna wspólnota, a niemniej jednak obserwując pracę wolontariuszy, to tak naprawdę z taką wielką radością i dumą, że mogłem być tam gdzieś od początku, tak naprawdę od samiszkiego początku właśnie u tego dzieła naszego, takiego salwatoreńskiego, które tak naprawdę teraz rodzi owoce i tak naprawdę pokazuje takie oblicze Kościoła, tak pisze papież Franciszek właśnie w tej adhortacji Chrystus żyje, Kościoła młodego, tak naprawdę takiego, który żyje z pasją, który też nie da się zamknąć w czterech ścianach, nie da się zamknąć w schemacie, można powiedzieć, takim, można powiedzieć, katolickim schemacie, ale przede wszystkim wykorzystując ten schemat, można powiedzieć, chcę żyć pełni. Co więcej, jeszcze do służby wolontariuszy mi się wydaje, że zawsze akurat w tych miejscach, gdzie byłem, pozostawiali bardzo takie no niesamowite wrażenie. Chociaż był właśnie przykład Campeche, gdzie była znana wolontariuszka o pseudonimie Kaczka. Trzeba będzie zajrzeć w historię, kto nie jest zorientowany, kto to jest. Tak naprawdę bardzo, bardzo takie pozytywne wrażenie. Przede wszystkim dla osób, które były gdzieś blisko Kościoła, pytały się zawsze właśnie, jak można w taki sposób naturalny łączyć wiarę z życiem codziennym, ponieważ właśnie Magda praktycznie codziennie uczestniczyła we mszy świętej, dawała takie mocne świadectwo wiary, ale też nie brakowało jej na żadnej zabawie, nie brakowało jej na żadnej imprezie. Dlatego też można powiedzieć wielu, zwłaszcza młodych ludzi, dziwiło się, w jaki sposób można powiedzieć, że ona da radę to połączyć i że to można powiedzieć się nie wykluczy. A z drugiej strony też przykład, który też pozostawiła i ślad po sobie, chociażby właśnie poprzez korepetycje angielskiego, dramy stosowane, etc., poprzez pomoc różnych organizacji, różnych akcji w parafii, czy chociażby też właśnie misje wśród dla katechistów wśród Majów w miejscowości Boloncien, później Kulok, Iśkalot. To tak naprawdę są rzeczy, które wyjeżdżając, wolontariusz być może mają w świadomości, po jakimś czasie zapomina, ale ludzie tutaj z tych miejsc tak naprawdę nie zapominają. I też to jest też taki bardzo dobry wkład, oczywiście. Każdą życie każdej społeczności Kościoła. Mi się wydaje, że też młodzi ludzie, wolontariusze wnoszą tą pasję, tą radość i tam, gdzie można powiedzieć, jest zgryzota, być może znudzenie, rutyna, odnawiają właśnie tą pasję i też w księżach, w zakonnikach niejednokrotnie i też w tych wszystkich, którzy tak naprawdę, których spotykają.
I to myślę, że tak pokrótce, jakie doświadczenie ja miałem z wolontariatem i mam. Nie wiem, czy coś jeszcze w tym temacie? To czy może ksiądz zatem podać jakieś cechy dobrego wolontariusza? Jakieś takie cechy, które każdy wolontariusz misyjny powinien posiadać? Uj, jest to... To byłaby taka długa, długa lista. Ale może takie podstawowe przede wszystkim. Radość. Radość z tego, że żyje, że jest dzieckiem Pana Boga, że jest kochany. Niezależnie od tego, jakie też można powiedzieć, umiejętności prezentuje, czym się wykazuje, jadąc na misję. Później świadomość tego, że tak naprawdę sama jego obecność już jest darem dla kogoś, dla tych, do których jest posłany, dla wspólnoty. Mi się wydaje, że to jest jeden z takich ważnych też cech, właśnie pokora, umiejętność słuchania, umiejętność doceniania, umiejętność tak naprawdę przede wszystkim obserwowania, najpierw przed jakimkolwiek działaniem. Co więcej, też zdolność do tego, aby się uczyć całe życie, żeby nie można było nie przyjechać też z postawą, ja przyjeżdżam tutaj i teraz będzie tak i tak, ale przede wszystkim właśnie zdolność do tego, aby mieć otwarte serce. Serce, które kocha też, serce, które przebacza, które jest świadome też przede wszystkim też swoich słabości, bo bez tego się też nie da jakoś funkcjonować, zawsze myśląc, że nie wiem, muszę być perfekcyjny, etc., że nie może być żadnej gdzieś tam skazy ani nic. Takich ludzi tak naprawdę no, nie ma. Zawsze gdzieś tam wychodzą jakieś różne rzeczy, ale też mieć świadomość tych własnych słabości też bardzo pomaga. Szczery wolontariusz, szczera wolontariuszka, która też umie też dzielić się z innymi tym, co przeżywa. Szczerość też, można powiedzieć, piętnuje zło, które się widzi i to niezależnie można powiedzieć od tego, czy komuś się to będzie podobało, czy nie, bo oczywiście prawda, jeżeli tu się komuś mówi prawdę, to nie jest coś takiego przyjemnego, no, prawda? Zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład nie chce się zmienić albo na przykład już ma swój sposób, można powiedzieć, charakterystyczny działania, postępowania, myślenia, etc. Taki też, można powiedzieć, świeży umysł, można powiedzieć, proste serce, może zwrócić uwagę na wiele rzeczy i to też warto, można powiedzieć, w wielu miejscach tak naprawdę wypowiadać. No druga rzecz, że czasami może być, że za zbytnią szczerość później na przykład znika taka placówka misyjna, ale to już jest, to już zostawiamy Panu Bogu. Ale myślę, że te cechy idealnie pasują do naszych wolontariuszy. Czy na obecnej księdza placówce są jakieś potrzeby i zadania, które mogliby wykonywać wolontariusze? Myślę, że na pewno. Gdyby tak przyjechali z dnia na dzień, na przykład dzisiaj, to na pewno też by się coś znalazło. Jakieś kawy, przycinanie gałęzi, etc., zamiatanie. Ale przede wszystkim taki dobre pole, można powiedzieć, które też oczywiście też trzeba było przygotować. To pole edukacji związane też z takimi projektami, które tutaj mamy u nas we wspólnocie. Taki projekt zwany Talentos con Pasión, czyli Talenty z Pasją, gdzie chcemy zaoferować przede wszystkim wszystkim grupom młodzieży, dzieci oraz dorosłym różnego rodzaju tak jakby korepetycje albo zajęcia, tak, pola zalecyjne. Oczywiście nie można tego słowa też gdzieś tam mówić do starszych. Ale do czego miałoby się sprowadzać cały ten projekt? Właśnie do nauki hiszpańskiego dla starszych osób, dla tych, którzy nie umieją czytać, pisać. Angielski oczywiście, chociażby taniec, gdzieś tam można powiedzieć zajęcia zespołowe, też sztuka, malarstwo, etc. Wszystko to, można powiedzieć, pozwala rozwijać się młodemu człowiekowi, a dzieciom. I te też związane, można powiedzieć, z tym wszelkiego rodzaju działania, które tak naprawdę dają możliwość tutaj na naszej miejscowości rozwijania się. Też tak jak mówiłem, nie ma nawet kina, nie ma nawet, można powiedzieć, domu kultury, który tak naprawdę mógłby promować najzwyczajniejsze tradycje tutaj naszej miejscowości.
I to też na pewno było takie pole dobre działania do wolontariuszy. Pozostałe inne możliwości, to mi się wydaje, też musiałyby być zawsze gdzieś tam umówione wcześniej, żeby też zapytać, czy sprawdzić możliwość chociażby właśnie współpracy tutaj z municipio, czyli z gminą i też działać w jakimś szerszym zakresie. Ale oczywiście zawsze jest miejsce i zawsze można by, byłaby możliwość. Grunt to dobre zaplanowanie i można by przygotować. A proszę księdza, jak wygląda praca misjonarza w czasach koronawirusa? Czy to jakoś wpływa znacząco na waszą posługę? Czy coś się zmieniło? Jak to wygląda u was teraz? Tak, oczywiście, bardzo, całkowicie. To jest między niebem a ziemią różnica. Przede wszystkim tutaj poprzez dekret Konferencji Episkopatu Meksykańskiego mniej więcej do 2 miesięcy nie ma mszy świętych publicznych. Tutaj praktycznie nie odprawia się publicznie mszy świętej z udziałem ludzi. Oczywiście te msze święte odprawiamy, transmitujemy przez internet. Niemniej jednak ja już czasami mam, można powiedzieć, potąd siedzenia też w internecie. Oczywiście to jest sam misterium mszy świętej jest czymś niezwykłym i też samo z siebie daje siłę. Niemniej jednak można powiedzieć, gdy jestem na mszy świętej i wiem, że ktoś, można powiedzieć, mi też towarzyszy, jest na tej mszy świętej, tak naprawdę cała pełnia, można powiedzieć, posługi kapłańskiej w tym momencie się urzeczywistnia. I też to jest też niezwykła motywacja, ponieważ nie jest tylko tak, że kapłan ewangelizuje, też można powiedzieć, czerpie tą wiarę i buduje się wiarą innych. Mi się wydaje, że właśnie też podczas by chociaż tych nabożeń, naszych nabożeństw, chociaż podczas Eucharystii, zawsze pełny Kościół jest wtedy, gdy możemy uczestniczyć w mszy świętej, sprawować ją dla wiernych. Dlatego też to jest taka dosyć duża różnica między tym czasem właśnie normalnym, a teraz kwarantanny. I to jeżeli chodzi o parafię, jest też większa liczba chorych, jest też większa liczba osób, które proszą o wizytę, proszą o sakramenty. Dlatego też można powiedzieć, to jest coś, co rzeczywiście wzrosło w ostatnim czasie. Poza tym też można powiedzieć, teraz tutaj zostały uruchomione u nas parafii, tak zwane centrum pomocy, ale telefonicznej, gdzie wiele osób, można powiedzieć, siedzą zamkniętych w domach tak naprawdę, dostają najzwyczajniej depresji. Też bardzo wiele sytuacji patologicznych w rodzinach, tak naprawdę przemoc w rodzinie wzrasta i wzrosła bardzo w tym ostatnim czasie. Dlatego też taki telefon jeden, drugi mamy w parafii i bardzo często, praktycznie codziennie jakiś, można powiedzieć, osób też pyta albo na przykład wysyła wiadomość, bo też nie wie, jak zacząć rozmowę i my dzwonimy najzwyczajniej, żeby móc porozmawiać z tymi osobami. To jest też, można powiedzieć, jeżeli chodzi o parafię, jeżeli chodzi o tutaj nasz dom zakonny, formacyjny, to praktycznie funkcjonuje bez większych zmian, dlatego też mamy właśnie kleryków, którzy też studiują, zajęcia mają poprzez internet, ale też poza wykładami z filozofii, które też mają, mamy nasze też własne wykłady związane z liturgiką, później z katechizmem Kościoła katolickiego, później też również naszą duchowością obserwatoriańską własną i oczywiście oprócz tego takiego normalnego rytmu naszego codziennego, zakonnego, też staramy się wdrożyć i wcielać w życie jak najpilniej zaproszenie naszego założyciela, ojca Franciszka Jordana, przez wszystkie sposoby. No i ewangelizacja poprzez internet. To też dla nas takie, można powiedzieć, dla mnie osobiście też odkrywam bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele, można powiedzieć, tak jakby dobra, chociażby właśnie internetu, ponieważ nie mam możliwości spotkania się w taki sposób fizyczny, chociażby z młodzieżą, z różnymi grupami, ale spotykamy się regularnie poprzez właśnie różnego rodzaju komunikatory i w taki sposób też właśnie nie zostajemy w tyle, może być, z ożywiają się naszą wiarą, gdzieś tam, można powiedzieć,
z formacją osobistą, no i też z modlitwą, gdyż bardzo często odbywa się transmisja nie tylko mszy świętej, ale też chociażby właśnie naszej adoracji, albo też wspólnego dialogu, chociażby właśnie teraz ostatnio z młodzieżą różnego rodzaju tematy związane z aborcją, związane z feminizmem, związane z patriarchatem, tak by nazwać, nie wiem, to przetłumaczyć macismo. I bardzo różne aktualne tematy, które też spotykają się tak naprawdę z dobrym odzewem. To jest czas kwarantanny. No i też osobiście gdzieś tam, jak zostaje czasu na wszystkie takie zaległe rzeczy, uporządkowanie, ale też własne pasy, gdzieś tam jakieś coś namalować, coś naprawić, także jest, można powiedzieć, możliwość, żeby też zagospodarować ten czas pomimo niedogodności, tak naprawdę wykorzystać go dobrze. Ja na sam koniec jeszcze dodam tylko o możliwości wsparcia mieszkańców Sosokotla, ponieważ ruszyliśmy z inicjatywą zrzutki, która będzie przeznaczona właśnie dla tamtejszych mieszkańców i każdy może dorzucić coś od siebie, a link do tego znajdziecie w opisie filmiku. I zrzutka działa przez stronę zrzutka.pl. Jest to bardzo łatwy sposób, aby pomóc wszystkich tych, którzy potrzebują środków do życia na każdy dzień. Dlatego myślę, że i ksiądz, i wszyscy wolontariusze WMS-u zachęcają do tej akcji. Bardzo się cieszę. Dziękuję za pomoc wszystkim. No i też właśnie ta akcja, która też ma na celu wsparcie mieszkańców naszej wioski, naszej miejscowości, ponieważ wielu z nich utrzymuje się tak naprawdę z wyrobu rzemieślniczych, wyrobu gdzieś takich właśnie prostych rzeczy jak miotły, ceramika, rzeczy gliniane, jakieś proste meble drewniane, ale też tak naprawdę to, co jest związane z uprawą roli. I teraz właśnie w okresie pandemii, która też dosyć mocno dotknęła miejscowość, wiele z tych tak naprawdę podstawowych źródeł utrzymania naszym mieszkańcom tak naprawdę nie przynosi im dochodu, ponieważ nie ma popytu chociażby na takie rzeczy, które nie są podstawowe, związane na przykład z jedzeniem. Dlatego też pomimo biedy jeszcze więcej osób tak naprawdę doświadcza tej skrajnej biedy, i tak naprawdę już jest zmuszona na przykład do tego, aby posilić się jednym posiłkiem dziennie. I też widzimy, w jaki sposób też ta potrzeba wzrasta. Dlatego też ta akcja, która też obejmuje chociażby właśnie wszystkich naszych dziś przyjaciół i znajomych związanych z wolontariatem, z grupą młodzieży salwetariańskiej, z salwetariańskim ośrodkiem powołania, ale też chociażby tutaj, na miejscu, w Meksyku. To nie jest tylko tak, że właśnie prosimy pomoc innych, ale również tych, którzy tutaj są na miejscu, którzy mogą też się czymś podzielić, aby podzielić się z tymi najbardziej potrzebującymi, którzy w tych tygodniach tak naprawdę będą mieli kłopot tym, żeby dobrze się odżywić. I podsumowując już naszą rozmowę, mówił ksiądz o różnych trudnościach, ale co dla mnie było istotne, zauważyłam taką wielką nadzieję i dużo takiej siły i takiego patrzenia, że wszystko to ma sens i każda ta trudność jest do przezwyciężenia, jeżeli jakoś odnosimy to wszystko do Pana Boga. I myślę, że będzie to też cenne dla nas, dla wolontariuszy, jako taka kolejna dawka motywacji w tym trudnym czasie, kiedy my także nie do końca możemy aktywnie działać tak misyjnie. Dlatego dziękuję księdzu bardzo za to polsko-meksykańskie połączenie i wszystkiego dobrego przesyłamy z Polski, masę modlitwy i wsparcia. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam również bardzo serdecznie Was wszystkim. Dziękuję Justynie za poprowadzenie profesjonalnie tego wywiadu i również za obsługę kamery z dwóch miejsc jednocześnie, z Meksyku i z Polski. No i proszę Was o modlitwę, żebyście pamiętali w swoich modlitwach tutaj o naszej misji, ale też o całym dziele misyjnym Kościoła, w szczególności dziele misyjnym Salwatorianów.